Cześć! Dzisiaj taki krótki materiał, mianowicie pokażę Ci, jak zmienić położenie klawiatury w systemie Android. No dobrze, zrobimy to sobie na przykładzie aplikacji YouTube. Kliknijmy tutaj w lupę, no i oczywiście pojawia nam się tutaj standardowa klawiatura. I co tutaj zrobić, żeby na przykład przestawić tą klawiaturę w to miejsce? Sprawa jest banalnie prosta. Widzimy tutaj przecinek. Wystarczy, że przytrzymamy ten przecinek dłużej palcem i pojawią nam się tutaj dwie takie ikonki. Przechodzimy na tą po prawej stronie. I tutaj pojawi nam się taka ikonka z dwoma okienkami. Także naciśnijmy ją i pojawia nam się tutaj teraz położenie tej klawiatury. Możemy mniej więcej tak do niecałej połowy ekranu ją przestawić na lewo i prawo. Także jak widzicie, możemy tutaj przejechać. Dajmy sobie ją tutaj powiedzmy na górę. Haczykiem zatwierdzamy. W tym momencie teraz klawiaturę mamy ustawioną tutaj. To dotyczy wszystkich aplikacji. Wejdźmy przykładowo teraz na Allegro. I ta klawiatura będzie w tym samym miejscu. Spójrzmy. I tą klawiaturę mamy dokładnie tutaj. Oczywiście wszystko działa. Żeby powrócić do standardowych ustawień, tutaj jeszcze, przepraszam, tutaj jeszcze mamy taką opcję, że możemy sobie odwrócić tą klawiaturę. A żeby powrócić po prostu do standardowych ustawień, to naciskamy tą ikonkę na samej górze z tymi strzałkami w różnych kierunkach. I to tyle. Przy okazji pokażę Ci jeszcze, jak zmienić motyw tej klawiatury. Także jeszcze raz. Przytrzymujemy ten przecinek i tym razem wchodzimy tutaj w ustawienia. I pojawiają nam się tutaj całe ustawienia i jak mogliście już tutaj zauważyć, mamy coś takiego jak motyw. Także jak sobie teraz tutaj wejdziemy, możemy sobie dostosować motyw, możemy tutaj kolory sobie dostosować, tak? Jeśli macie jakieś pobrane krajobrazy, to też możecie tutaj sobie je wgrać, że tak powiem. No i to by było w zasadzie tyle. Także pamiętajcie, przytrzymujecie przecinek dłużej, pojawiają się takie dwie ikonki. Prawa służy do przemieszczania klawiatury, lewa do ustawień klawiatury. No i to w zasadzie na dzisiaj wszystko z mojej strony. Będę się z Wami żegnał. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.